Witajcie, ja jestem Brawly, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning. Ludziska, musicie mi bardzo wybaczyć, ale znowu program do nagrywania zawiódł. Znowu ten sam problem co poprzednio, także jeżeli nie wiecie o co chodzi, macie tutaj anotację do poprzedniego odcinka i na początku opowiadam co się stało. Mianowicie, powiem wam co zrobiłem poza odcinkiem. Rozpoczęliśmy drugi rozdział, to jest drugi rozdział ludziska, już. I co? I Torben dał mi questa, że zaginęła Greta. Ona się gdzieś znajduje na prawo od południowej bramy. Ja oczywiście jeszcze nie odbiłem, ponieważ ci bandziory są naprawdę bardzo mocni. Byłem u strażników świątyny i zdobyłem nową runę. Głos strażnika, kosztowało mnie to 10 punktów nauki. No i to wszystko. W sumie dużo nie zrobiłem, ale drugi rozdział chciałem rozpocząć w odcinku, ale niestety to nie wyszło. No i tutaj ludziska mamy kolejnego bossa, którego chciałbym tutaj ubić. Także skorzystamy sobie z runy. Kuźwa, nie trafiłem, ja pierdzielę. Chciałbym ubić sobie tego bossa, rybogłowa. Uwierzcie mi, że obrażenia są naprawdę zajebiste. Ta runa naprawdę daje tutaj radę, mimo że... W ogóle to jest najlepsze. Spójrzcie, poczekajcie. Tutaj jest napisane, że... Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie ta runa? Gdzie ta runa? Tutaj jest napisane, że ta runa zadaje, widzicie, mniejsze obrażenia. Obrażenie od magii 75, obrażenie od magii 80. Ale tak naprawdę ta runa, głos strażnika, zadaje o wiele większe obrażenia od głosu wojny, tak? Głos wojny. Nie pamiętam, jak się nazywała ta poprzednia runa. Także różnica jest kolosalna, tak naprawdę. Dobra, uciekamy, bo to jest naprawdę szybkie kurestwo. Trzeba tutaj uciekać, żeby nas to nie trafiło. Bo to może się dla nas źle skończyć. To już nas dogania. Dogania nas czy nie? Nie, cholera. Okej, bardzo mnie to cieszy, ponieważ to cholerstwo nie odpuściło, jak ja to atakowałem wcześniej. Goniło mnie to, kurde, przez cały kornis. Ale okej, bardzo mnie to cieszy. Idziemy jeszcze raz to pacnąć. To się gdzieś nie zablokowało w wodzie? Aha, jest w wodzie. Zablokowało się w wodzie. Okej. Wow! Okej, to był chyba głupi pomysł. Dobra, to już kurestwo do mnie płynie. Poczekajcie, szybko tutaj. Mana! Łap, gnoju! Uciekamy! Kuźwa, nie udało się. Także próbujemy jeszcze raz. Jakie to jest w ogóle kurewskie, że tak powiem, brzydko. Co chwilę mnie to zabija. To jest szybsze ode mnie w ogóle. Szybko! Mana! Podejdziemy bliżej. I łap! Wow, jak podejdziemy bliżej, to większe obrażenia zadajemy. O, w dupę. Szybko! Fuck! Masz! Kurwa, nie wyszło. Ja pierdolę, ten głupi baster musiał od razu ruszyć dupę tutaj. Sorry, ale po prostu nerwy są. Szybko, mana i dawaj, podejdziemy bliżej. Ryb go! Uciekamy. Uciekamy. Niech ten basel tutaj nie podchodzi. Okej, on się chyba cofa. Nie możemy na to pozwolić oczywiście. Idziemy do niego, idziemy. Gień, frajerze! Masz, gnoju! 600 punktów doświadczenia, 2 punkty nauki. To się rozumie, to się szanuje i bardzo się z tego cieszę. A w końcu! Kuźwa! Dobra, jeszcze został nam tutaj jeden bosik do ubicia w tym odcinku. Oczywiście chodzi tutaj o goblina. Ten goblin znajduje się za farmą Onara, także idziemy go ubić. Mam nadzieję, że się nie zrespiły te gobliny tam, bo znowuż będziemy musieli je odciągać pojedynczo. Znaczy, ja tego nie robiłem w odcinku, ale bo robiłem to poza odcinkiem, ale chodzi o to, że
tego goblina z tym goblinem, z tym bossem, były sobie jeszcze zwykłe gobliny, czarne gobliny i leśne. No i oczywiście trzeba było te gobliny odciągnąć pojedynczo, żeby się wszyscy na mnie nie rzucali, bo oczywiście to byłaby kompletna klapa. Dobra, poczekajcie, tutaj... A, musimy tutaj naładować sobie manę esencją, dobra. I ruszamy teraz. Ja sobie zrobię sobie taki myk, że zabiję czarnego goblina, jakoś go ciągnę tutaj od tego bossa. Ja go zabiję, a później tego goblina bossa przyciągnę do Korda. I oczywiście Kord go tutaj ubije ładnie, a ja go po prostu dobiję. Także mam tutaj niezły plan. Tylko musimy dostać się do tej jaskini, a ta jaskinia znajduje się gdzieś tutaj. Ona powinna być gdzieś tutaj na lewo. No, gdzie ona jest? O, już ją widzimy! Świetnie, zapiszemy sobie grę. Dobra, ludziska, witajcie z powrotem. Znajdujemy się tutaj w tej jaskini, gdzie znajduje się nasz piękny bosik. I musimy go tutaj upitolić. Dobra, zrobię najpierw czarnego goblina. On padnie na strzał oczywiście. Teraz bierzemy tutaj w łapę i ruszamy! What the fuck? O kurwa! Ale mnie to zniszczyło. Kuźwa, nie chciałem czegoś takiego robić. Pojedynczo, naprawdę, gobosa trzeba tutaj w pojedynkę wziąć. Do tego czarnego goblina jeszcze się wrócimy, spokojnie. Dobra. Spróbujemy teraz. Pam parara, kiedy do kolejnego poziomu nam brak... Ile nam do kolejnego poziomu brakuje? Jezus Maria. 7000 punktów expa. Ponad. Także zajebiście po prostu. Kula ognia nie. Bierzemy głos strażnika. I spróbujemy teraz. Tak, pojedynczo, pojedynczo, super. Tak, chodź do mnie, Brzydalu. Chodź, 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 chodź. No i o to chodziło, kochani. Tak możemy ładnie... Znaczy polecam tak odciągnąć tych goblinów. Na początku będziecie mieli ich więcej. Ale oczywiście łatwo ich tutaj odciągnąć, po prostu musicie poczekać, aż ten bosik pójdzie sobie tam troszeczkę dalej. Dopiero podchodzicie i oczywiście możecie sobie tego goblina odciągnąć. Dobra. O! Co jest? Aha, bo po prostu... Nie, czekajcie, zrypałem to. Czytałem grę? Znaczy zapisałem grę? Zapisałem, dobra, się przestraszyłem. Musimy po prostu podejść bliżej, aby te obrażenia były troszeczkę większe. Dlatego sobie zrobię taki myk, jak już mówiłem, że zaprowadzę sobie tego goblinka do Korda. Dobra, albo czekajcie, zobaczymy jakie obrażenia będą, jak podejdę jeszcze bliżej. Wow! Dobra, postaram się go zabić w pojedynkę. Bez pomocy. Wow! Podejdzie tutaj? Nie podejdzie. Ho, 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 ho. Głupi goblin nie może tutaj wejść. Masz, gnoju! Nie trafiłem, zajebiście po prostu. Ale wejdziesz czy nie wejdziesz tutaj? Aaaa, wszedł! Ale czekajcie, zapiszę, wczytam grę, bo szkoda mi tylko tej esencji lecznik, esencji many. Pau, parau, pau. Dobra. Zapraszam raz jeszcze. Lobno. Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na górę. Dobra. Co za głupi goblinek, nie może nas dopaść tutaj. Run! Wow, 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 wow! No chodź. Chodź tu, brzydalu! Kurde, teraz te obrażenia były troszkę mniejsze. Dobra, cofamy się, cofamy się! Żeby nas nie dopadł. Dobra, kolejna esencja. Dobra. I teraz lecimy, lecimy! No cofnij ten ryj swój stąd.
kurde, nie mam tyle many! Fuck! O Jezus, Marian. Nie spodziewałem się tego, że many mi zabraknie. Po prostu elegancko. Szybko! Dobra, skorzystamy sobie z ognistej pokrzywy. Powiedzmy sobie. Dobra. Run, 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 run. Tylko żebyś się tutaj nie leczył. Wow, 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 wow. Jeszcze kurwa, tylko nie to. Nie, kuźwa! Pomóżcie mi, panowie! Hello! Jestem z wami, ziomalami. Nie. Ja wam pomogę zaraz, spokojnie, panowie. Tutaj nie bijcie. Jest! W końcu się udało, kochani. A, jeden punkt nauki, 5-4 punkty już mamy. Jeo, 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 jeo. Smoczy korzeń. Tak, to był smoczy korzeń? Smoczy korzeń, dokładnie tak. Dobra, kolejny bosik do naszej kolekcji. Teraz zobaczymy, co ten bosik tam krył w tej jaskini. A później udamy, znaczy później zabijemy sobie cieniostwory. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście wyczyścimy sobie troszkę jaskiń. Na przykład pójdziemy sobie tam, gdzie są polne bestie. Znaczy nie polne bestie, pełzacze. Bo oczywiście powiem wam tak, wyuczyłem się u Grimbalda. Tak, wskrzesiłem tego typa, nie wiem czy to wam, o tym wam już mówiłem, ale wskrzesiłem tego typa, ponieważ dowiedziałem się, że ten myśliwy będzie nam potrzebny do ukończenia gildii myśliwych, a nawet do ukończenia gry, więc oczywiście musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że mi Inos wybaczy. Co to jest? Buława drzewcowa. Co to jest za buława? Buława drzewcowa, wow, całkiem niezłe tutaj obrażenia ma. Dobra, zobaczymy, co jest w tej skrzyni. No dobra, czekajcie, coś czuję, że ta skrzynia będzie trudna do otwarcia. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay, udało się. Mamy tutaj rapier. O kuźwa, będzie można to sprzedać. Okej. Okay. Bierzemy oczywiście wszystko. Poczekajcie, możemy się teraz wyuczyć dwa punkty. Znaczy, możemy przeznaczyć w siłę... Możemy się wyuczyć siły, dwa punkty, czyli 66, ale nie, zdobędę kolejny poziom i dopiero później damy sobie to w siłę. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo. Prawo. Okej. Trochę problemów było, ale w końcu się udało. Dobra, to już chyba niczego nie ma, tak? Możemy się wyleczyć esencją. Dobra, to też sobie weźmiemy. Ile mamy punktów many? 31. Kuźwa, jeszcze mało. Będę musiał wyuczyć tej many jakoś. Oczywiście nie za punkty nauki, ale po prostu czytając tabliczki i tak dalej, i tak dalej. Pijąc mikstury. Ale nie wiem, gdzie te mikstury możemy zdobyć. W ogóle jeszcze nigdy nie, w ogóle nie zdobyliśmy mikstury many tutaj. Oczywiście eliksiru many, nie mikstury. Bo eliksir, a mikstura to jest coś innego w ogóle. Coś tutaj jest. Wow, 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 wow. Coś tu we mnie leci. Szkielet! What the fuck? Ale się rozpadł. Co jest to? To są te dipsy dzikie, kochani. To jest to, co się szanuje. Dobra, poczekajcie, tylko... Pójdziemy sobie troszkę dalej. Aby mnie to gówno tutaj przestało gonić. Dobra, kolejna esencja. Ale my many tracimy na tym. O ja, bardzo mi tego szkoda oczywiście. Rrr, what the fuck? Oh fuck! Jasny gwint, nie zapisałem gry. Znowuż, kurwa. Chyba dam sobie tutaj tytuł tego odcinka, naucz się zapisywać grę, debilu. Bo naprawdę... Dobra, ja do tej jaskini już nie wchodzę.
Ja sobie tam wejdę poza odcinkiem już, żeby was nie zanudzać. Zabijemy sobie tylko te szkielety tutaj. Nie no, może uda nam się wbić kolejny poziom. 15. Może nie w tym odcinku, no ale nie będzie to jednak takie trudne, jak myślałem. Gdzie są te szkielety? Tu jest jeden. Łapaj. A teraz twój kolega. Wow! Wow, 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 wow. Uciekamy. Goni mnie co chwilę, te kurestwo głupie. Gonisz mnie? Już nie. O. Dobra. No chodź teraz. Gnoju. Teraz to cię zniszczę. Ra! No i się rozpadł. To rozumiem, to są dipsy. Teraz możemy się rzucać na orków. Żaden ork nie stanie nam na drodze, przynajmniej mam taką nadzieję. Co my tutaj mamy? Kolejny może jakiś szkielecik będzie, co? Czekaj, ja szukam teraz ognistego ziela, jest to mi potrzebne do wykonywania tych eliksirów. Przeklęty miecz, ja potrzebuję tutaj ognistego korzenia. Nie, to jest ogniste ziele, poczekajcie, w sumie nawet nie wiem, co to jest. Ognista pokrzywa, przepraszam. Musimy to zbierać. O, tam jest kolejny! Ile mam punktów? 27. Kuźwa. Kuzewa, kuzewa. Nie wiem, czy skorzystać. Dobra, co tam? Kolejny eliksir. Niech będzie. Rabudu! I leży. I zdobyliśmy, co zdobyliśmy? Siłę? Tak, chyba siłę zdobyliśmy. Nie, co zdobyliśmy? Fuck, nawet nie wiem co. Manę zdobyliśmy. Tak, jeden punkt many. Dobra, idziemy teraz zabić tego. Ta-la-la-la-la-la! Wow, ten już był troszkę wytrzymalszy. Nie uciekniesz mi, gnoju. Zabiję cię, rozumiesz? Szybko, 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 szybko. Wow, 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 goni mnie to! Wow! Wow! Co tu się dzieje? Proszę, cofnijcie się wszyscy ode mnie, run! Ja chcę tylko tego szkieleta zabić. Dobra, nie żyje. Udało się, 225 doświadczenia, całkiem sporo. Dobra, teraz chciałbym się wyleczyć. I te gobliny sobie już zabiję za pomocą mojej tutaj maczugi. Dobra, zapraszam teraz. Oczywiście na gobliny, na szkielety najlepsze są bronie obuchowe, jak już mówiłem. Dlatego teraz lepiej tutaj skorzystać sobie z jakiejś broni obuchowej, jeżeli chcemy zabić te szkielety. Jak widzicie, obrażenia są tutaj o wiele lepsze, bez wątpienia. Kuźwa. Kurde, straciłem wytrzymałość. Dobra, zjemy sobie dwa serafisy, powiedzmy. Ha, nie wejdą tutaj już, ha, ale wy głupie gnoje. Nie wejdziecie tutaj. Ale się kręcą, to jest strasznie irytujące w ogóle. Dobra, do widzenia. Co ten w ogóle przeklęty szkielet miał? Tylko gdzie on tutaj padł? To jest pytanie dobre. Dobra, chrzanić go. Idziemy dalej. Poczekajcie, ile nam brakuje do kolejnego poziomu? 6000 punktów doświadczenia. Z kawałkiem. Coś tutaj mamy? Nie! Gelk, nie! Fajny napis. Nie! O, elk to jest. Ja pierdzielę. No kurde, co ty bez zmiany nie możesz przejść przez to? Przez ten kurde słupek. Raczej przez ten płot. Roślina lecznicza. Ziele lecznicze. Kurde, bardzo potrzebuję ognistych pokrzew. Nie róbcie mi tego, potrzebuję pokrzew. Będę musiał sobie kupić jakieś menzurki. Dobra, poczekajcie. Kolejna esencja lecznicza. Kolejna esencja many.
I tam mamy krwiopijcę. Dobra, padła strzała, o ciekawe. Ładnie się złożył. Dobra, i tam powinniśmy mieć jeszcze... Ile mam punktów? 33 punktów many. Tam jeszcze powinien być cieniostwór, którego też sobie ubijemy. Czemu by nie? Gdzie ty leżysz, frajerze? Teraz ciebie zabiję. Teraz na tego cwaniaka idę. Nie boję się niczego. Najpierw cieniostwór, a dopiero później... O, gobi! O, cieniostwór! Lecimy do niego! Bo! On się nie złożył na strzała! Co za łeb! Dobra, to było głupie. Ludziska, poczekajcie, wezmę sobie lepiej tutaj, czytam grę. I ludziska, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał. A ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku, szczerze mówiąc, nie wiem co sobie zrobimy, może zwiększymy sobie troszkę manę. A na ten czas ja się z wami żegnam. Do zobaczyska, trzymajcie się. Cześć.